Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Właśnie miałem nagrania jako materiał ekstra do szkoły biohackingu, którą organizuje Mirek z Kamilem i Michałem, gdzie poruszaliśmy różne tematy właśnie związane z biohackingiem. To co jest najważniejsze, czyli te podstawy, sen, dieta, aktywność i jeszcze czasem oddychanie. Oraz opowiadałem, jakie biohacki ja stosuję, przynajmniej te, nazwijmy to, niskopoziomowe, i jak to mniej więcej u mnie wygląda. Tutaj też nasuwa mi się taka refleksja, że wiele osób próbuje robić jakieś nie wiadomo jakie rzeczy, nie wiem, ograniczać wpływ pól magnetycznych na siebie, specjalnie przygotowywać wodę, którą piją, robić różnego rodzaju, można powiedzieć, już takie bardzo zaawansowane biohacki, natomiast nie dbają o te podstawy, czyli właśnie dietę, o sen, który jakby jest najbardziej podstawowym elementem, o aktywność, o to, żeby w pewien sposób monitorować tak naprawdę siebie, patrzeć, w którą stronę nas te zmiany prowadzą. I po prostu, jeśli nie zrobimy tego wszystkiego, nie zbudujemy tych podstaw, to żadne zaawansowane techniki na nas nie zadziałają, bo one będą pokrywały, powiedzmy, zakres tam tylko kilku procent regeneracji naszego organizmu i naszego zdrowia, gdy pozostałe 90 parę będzie po prostu niezadbanych, więc nie zobaczymy nawet tego. Także ważne jest, żeby zacząć budować te silne fundamenty i optymalizować te rzeczy, które mają jak największy wpływ na nas i na nasze zdrowie, i dopiero potem, gdy to zrobimy, przechodzić dalej do tych bardziej zaawansowanych technik. Idę właśnie według Google'a oficjalną drogą. Tak to wygląda. Tak to jest wiedzieć żyć GPS-owi. Nie wiem, czy wiesz, mój drogi widzu, ale posiadasz dużo więcej innych zewnętrznych komórek posiadających inne DNA niż twoje, niż swoich własnych komórek w sobie. I dzisiaj o tym. O tym, dlaczego należy karmić swoje robaki, jaki wpływ mają one na naszą długowieczność, na nasze zdrowie i na nasze zadowolenie. Odcinek ten inspirowany jest książką Longevity Paradox, w której autor dr Grandi właśnie opowiada bezpośrednio o tym, że w dużej mierze naszym życiem sterują bakterie, które posiadamy w jelicie. I to one, komunikując się z naszymi mitochondriami, w dużym stopniu decydują o tym, jak szybko się starzejemy, na co chorujemy. Już po całym dniu szkolenia, teraz jeszcze liczone spotkanie biznesowe i do domu. Kolejny piękny dzień. Pora udać się na drugi dzień szkolenia z GCP. Było wczoraj bardzo fajnie. Dużo wiedzy przekazaliśmy. Poznaliśmy nowych ludzi. Ogólnie praca szkoleniowca czy konsultanta jest naprawdę bardzo fajna. My sami posiadamy w okolicy 100 bilionów różnych bakterii w naszym organizmie i jest ich ponad 10 razy więcej niż naszych własnych komórek. Nazywamy je potocznie mikrobiota, czyli cały zestaw tych właśnie komórek, a raczej bakterii tak naprawdę w naszym jelicie. I teraz każda z nich, co ciekawe, ma inny kod DNA, inne geny. I takie, nazwijmy to, zestawienie genów właśnie tych naszych mikroorganizmów nazywamy mikrobiomem. I liczba genów, które właśnie znajdują się w naszym mikrobiomie, przewyższa 150 razy liczbę genów, którą posiadamy my sami. Także, jak widać, mikroorganizmy dominują nas w wielu aspektach. Natomiast to nie wszystko, ponieważ właśnie te mikroorganizmy w dużej mierze wpływają na nasze zdrowie,
na to, jak szybko się starzejemy, na stan naszego układu krążenia, na stan naszego serca, ba, mało tego, w dużej mierze też wpływają na decyzje, jakie podejmujemy, humor, jaki aktualnie posiadamy. Można powiedzieć, że w dużej mierze sterują czy pomagają nam w większości naszych obowiązków, w sensie tych fizjologicznych. Ostatnio wiele osób zainteresowanych tym tematem dodatkowo zaczęło badać pewną zależność, a mianowicie jak wygląda właśnie ta mikrobiota w przypadku osób chorych na różne dolegliwości, czy posiadających alergie, stany zapalne, choroby Alzheimera, czy problemy z układem krążenia, specyficznie rzecz biorąc, problemy z sercem. I okazało się, że ich właśnie zestaw bakterii w jelicie jest inny i różni się od tego, który normalnie znajduje się w jelicie zdrowego, dorosłego człowieka. Co ciekawe, badacze doszli do wniosku, że istnieje bezpośrednia korelacja pomiędzy tymi stanami zdrowotnymi, a właśnie bakteriami, naszymi małymi przyjaciółmi w jelicie. Więc pojawiła się pewna teoria, czy wpływając tak naprawdę na bakterie w naszym jelicie, jesteśmy w stanie zapobiegać tym chorobom albo przynajmniej łagodzić ich przebieg. Tematy te oczywiście są dość, nazwijmy to, innowacyjne i wciąż są badane, natomiast powstaje coraz więcej publikacji i artykułów naukowych właśnie mówiących o tym, że wpływając na działanie naszych bakterii możemy chociażby właśnie zmniejszyć ryzyko zawałów serca czy pozbyć się różnych innych chorób. Linki do kilku takich artykułów umieszczę pod tym filmem, abyś mój drogi widz mógł się z nimi zapoznać. Co ciekawe, sam dr Gundry opowiada, że leczy wielu pacjentów właśnie z wielu różnych problemów z układem krążenia, w tym problemami z sercem, czy nawet artrytyzmem, modyfikując tak naprawdę ustrój bakteryjny ich jelit. I odnosi w tym dość duże sukcesy. Także polecam zapoznać się z samą książką, gdzie jest to też ciekawie opisane. Pojawia się natomiast pytanie, jak dbać o te nasze bakterie, jak robić, żeby one służyły nam, jak żyć w nimi w tak zwanej symbiozie. Tutaj odpowiedź jest dosyć prosta. Przede wszystkim oczywiście dieta. To, czym je karmimy, co trawią, powoduje, że odpowiednie szczepy się wzmacniają, inne wymierają lub migrują, a to bezpośrednio przenosi się właśnie na skład bakteryjny naszego jelita. I jak sam dr Gundry opowiada w swojej książce, na samym początku wystarczą dwie rzeczy. Przede wszystkim pozbycie się cukru z naszej diety, gdyż bardzo duża ilość, jak on to nazywa, złych robaków, czyli bakterii, które de facto w pewien sposób nam szkodzą czy uszkadzają nasz organizm, właśnie żywi się cukrem. Druga rzecz to pozbycie się tak zwanych leptyn, czyli tak naprawdę pewnych elementów, które występują w produktach, które w dużej mierze bazują na różnego rodzaju pszenicach, ziarnach i tego typu rzeczach. Dodatkowo bardzo ważnym jest, żeby zwiększyć ilość, jak to się mówi, zdrowych tłuszczy w naszej diecie, ponieważ nasze bakterie w jelicie, a tak samo i mitochondria, w dużej mierze lepiej działają właśnie, gdy są zasilane po prostu tłuszczami. I to powoduje, że ilość dobrych bakterii, jak to dr Gundry opowiada, w naszym jelicie po prostu wzrośnie. Natomiast według jego teorii ważne jest, żeby poza tym, że przyjmować należy oczywiście dużą ilość tłuszczy, to żeby uważać na ich a pochodzenie, a b nie przyjmować razem z nimi dużej ilości zwierzęcego białka, ponieważ to de facto doprowadza do różnego rodzaju chociażby problemów z układem krążenia. I w swojej książce proponuje on właśnie dietę ketoniczną, a przynajmniej zbliżoną, w dużej mierze opartą nie tak naprawdę o mięso czy produkty zwierzęce, ale o produkty roślinne. Jest to pewna wariacja diety ketonicznej, która rzeczywiście jest na świecie też dość często stosowana i też przynosi duże efekty.
Dodatkowo, analizując właśnie tak zwany blue zones, czyli strefy, gdzie ludzie żyją najdłużej, i analizując ich ustrój jelita, tak to nazwijmy, plus właśnie ich dietę, dr Gundry zauważył w swojej książce i w swoich badaniach, że w dużej mierze zdrową rzeczą, którą powinniśmy dodać właśnie do naszej diety, jest chociażby oliwa z oliwek. On sam twierdzi, że stara się przynajmniej litr takiej oliwy konsumować w ciągu tygodnia i tak samo poleca swoim pacjentom, na czego rezultaty nie trzeba długo czekać. Podobno już po kilku tygodniach stosowania jesteśmy w stanie odczuć znaczną poprawę naszych parametrów zdrowotnych. Kolejny piękny dzień na wsi, właśnie z chłopakami, a dokładnie z Adasiem, rozpakowujemy samochód. Dodatkowo kolejną zdrową partią tłuszczy są oczywiście oleje MCT, których stosowanie dr Gundry też bardzo mocno poleca. Ja sam stosuję je od długiego czasu i muszę przyznać, że rzeczywiście obserwuję bardzo pozytywny wpływ olejów MCT na moje zdrowie. Począwszy od podwyższonej aktywności mózgu, tak naprawdę procesów, można powiedzieć, analitycznych czy szybszego zapamiętywania, poprzez poprawę ogólnego zdrowia, mniej choruję, większość parametrów zdrowotnych mojego ciała po prostu jest lepszych, także osobiście polecam. Kolejnym ciekawym produktem, nazwijmy to, który pozytywnie wpływa właśnie na naszą długowieczność i na zdrowie naszego jelita, jest wino. I tutaj dr Gundry właśnie mówi, że wino, a dokładnie resweratrol tam zawarty, bardzo pozytywnie wpływa na nasze zdrowie i jest to produkt, który też powinien w mniejszej lub większej ilości, chociażby większej już, no nie okłamujmy się, nie jest aż tak zdrowy, ale w niewielkiej ilości znaleźć się w naszej diecie. Co ciekawe, warto też stosować, a raczej zjadać różnego rodzaju owoce typu truskawki, borówki i tego typu elementy, które też sprzyjają zdrowiu naszych jelit. W przypadku tych owoców bardzo dużą rolę odgrywają zawarte w nich polifenole, także z tego względu, pomimo tego, że czasem znajduje się tam trochę cukru, i tak warto je spożywać. Bo według właśnie jeszcze podejścia, bo to jest ważne, o tym nie wspomniałem, doktora Gundry'ego, należy też ograniczyć spożycie większości owoców, które są bogate w fruktozę, ponieważ fruktoza już tak dobrze przez nasze jelita przyjmowana nie jest. A dokładniej rzecz biorąc, przez bakterie tam się znajdujące. Kolejnym elementem jest stres i jego unikanie. Są badania, które wskazują właśnie, że na stan naszego jelita i właśnie całego tam ekośrodowiska w dużej mierze wpływa chociażby medytacja, ćwiczenia rozciągające, ale yoga, czy właśnie, można powiedzieć, unikanie chronicznego stresu. Linki do tych badań też zamieszczę pod spodem, tak żebyś mój drogi widzu mógł się z nimi zapoznać. Kończąc już ten odcinek, gdyż jest to temat bardzo ciekawy i można byłoby bardzo długo o nim opowiadać, żeby przejść przez wszystkie jego aspekty. Natomiast w parunastominutowym odcinku no nie jest to możliwe, dlatego potraktuj to, mój widzu, bardziej jako ciekawostkę, która zachęci Cię właśnie do pogłębienia tego tematu. Podsumowując ten temat, pamiętaj, że nie jesteśmy sami w naszym ciele. Mamy ponad 100 biliardów obcych organizmów, które razem z nami żyją w symbiozie i pomagają nam w naszych procesach fizjologicznych. I
w taki sam sposób, w jaki my zatroszczymy się o nich, one zatroszczą się o nas. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie wspomniałem wcześniej, ale istnieje bezpośrednie połączenie pomiędzy naszym jelitem a naszym mózgiem do szybkiej komunikacji. I badania określają, że dużo szybsza komunikacja i dużo więcej informacji jest przekazywanych na drodze jelito-mózg niż mózg jelito. Także nasi mali przyjaciele w naszym jelicie dodatkowo też wpływają na niektóre nasze procesy myślowe. Tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym. A, i jedna bardzo ważna rzecz, gdyż ostatnio przez dłuższy okres czasu, ponad 7 dni, nie wypuszczałem żadnego odcinka z powodu tego, że miałem pewien nadmiar pracy, to postanowiłem stworzyć pewną regularność. I od teraz w każdą środę i niedzielę wieczorem rozpoczynam taką akcję jak Wieczory z Biohackingiem i w każdą środę i niedzielę o godzinie 18 będzie pojawiał się nowy odcinek na tym kanale, właśnie poruszający różnego rodzaju ciekawe kwestie z dziedziny biohackingu, produktywności, a czasem nawet biznesu. Dzięki wielkie jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.